Witam kolegów hodowców. Zawsze biegam z tymi przy tych gołąbkach, żeby je odkarmić i tak dalej. Dzisiaj, bo chłodno i sobie troszkę dłużej latają. W piątek zresztą są naładowane, już zregenerowane, więc im się chce. Więc tutaj na szybciutko pokażę. Może na krótkim filmie powiem, co ja podaję. Mieszam tu teraz karmę. I nakarmę dzisiaj w piątek rano dostają olej z węgorza, jest to energia do zwykłej karmy. No i na to daje Immuno, jest to preparat probiotyczny, wzmacniacz odporności, walczy z grzybami, także ma też witaminę C. Ona chroni przed infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi, ale także no, korzystnie wpływa na gołąbki w czasie upałów, a teraz tak ciepło i tak dalej. Także też wczoraj i dzisiaj dostały to właśnie, żeby je... No tak samo wszystkie te preparaty zachodnie, czy na przykład brokam z elektrolitami i dobrymi bakteriami pod koniec tygodnia się daje i ja to podaję na początku tygodnia. Na początku tygodnia im po przylocie podaję, żeby ta flora bakteryjna się odnowiła po jakimś tym pobycie w kabinie. Ewentualnie gdybyśmy na początku tygodnia podali jakiś środek zapobiegawczy, no to trzeba je zregenerować tym preparatem. Także dość dużo tego podaję, mam tu pudełek troszkę pustych, mam ich w gojemniku jako mieszadła do używania, także fajny, nie wiem, podoba mi się ten preparat. Daję, jak mówię, olej z węgorza, żeby to zwilżyć, a na początku tygodnia nie daję oleju z węgorza, tylko daję preparaty na regenerację wątroby. I daję te preparaty na karmę oraz daję też na przemian preparaty na drogi oddechowe. Także tutaj pełna gama preparatów jest z firmy TJW. No i tak to mniej więcej funkcjonuje. Więc w ten sposób u mnie ta profilaktyka zdrowotna w tej chwili wygląda. No nie ma żadnych potrzeb jakichś ingerowania w antybiotyki. Gołębie są zdrowe, na szczęście nie ma jakichś problemów. Znaczy nie ma problemów. Miałem też problemy. Nie powiem, że nie. Jeden, dwa gołąbki coś miały problem z drogami oddechowymi. Odstawiłem jej osobno do osobnego przedziału. No i siedziałem osobno w tym przedziale. 3 dni, jak inne były na oblotach, po prostu jakieś czy dziubnięty, czy może coś się tam działo. To tak nie jest, że nikt nie ma żadnych problemów. Problemy się pojawiają i trzeba sobie z nimi radzić. Były odstawione, dostały antybiotyk. Miałem od weterynarza po prostu takie tabletki dla zwierząt. Dostały antybiotyk. A profilaktycznie, żeby w stadzie nie biegały, nie wiadomo co to jest, więc trzeba dmuchać na zimne, więc wszystkie osobniki, które, ja tak powiem, są podejrzane, są odstawiane do izolatki i w izolatce dochodzą do siebie. Miałem takiego, który się spóźnił też, doszedł, był bardzo szczupły, chudy, wycieńczony. Takie też odkładam do izolatki, ponieważ one psują obloty, ociągają się z tyłu, nie wychodzą, nie wchodzą, nie latają zresztą, tak jak tam, nie mają siły, więc ja je odrzucam, niech dojdą do siebie w 3 dni, one dostaną wtedy łatwiejszy dostęp do karmy, innej karmy, mocniejszej, plus jeszcze jakieś wspomaganie lekowe, no, lub można usunąć i problem też jest rozwiązany. W każdym bądź razie trzeba je od głównego stada oddzielić. No więc w ten sposób sobie z tym radzę. Wzmacniam je w osobnym przedziale. No a tutaj jakby podaję karmę z
tymi preparatami. Myślę, że przy tych lotach dużo gołąbkom nie trzeba. To są loty krótkie. W ten sposób je traktuję. Aha, daję jeszcze jeden preparat. Daję jeszcze im Tauben Gold. Wiadomo, teraz jest już okres jesienny i dostają do wody jeszcze Tauben Gold. Także głównie początkiem tygodnia. Właśnie, żeby też, no dla nich to wysiłek teraz właśnie dla młodych, więc żeby je wzmocnić. Z TO2 dostają witaminę na przemian z witaminą z Ronfielda Gervi 2. Po prostu przy pakiecie Tauben Gold mam kupioną. Zapomniałbym powiedzieć, mam na stałe przy gołębniku, przy miejscu, gdzie nalewam wodę, zakwaszacz. No, takie 5-litrowe baniaczki, czy 3-litrowe one są. I z tych baniaczków zakwaszam wodę. Woda jest zakwaszana, to też nie mówiłem. Zakwaszam wszystkim gołębiom wodę, a młodym też początkiem tygodnia mają wodę zakwaszaną. Wtedy się nie rozwijają w niej bakterie, grzyby, wszystkie te brzydkie rzeczy. Także młodym zakwaszam wodę. I tutaj też jakby jest preparat z firmy TO2 do tego. Także to podaję. No i wiadomo, podaję grity, słynne wiaderka już chyba. Podaję im grity, wiadomo, do karmy. Karmę mają, a osobno w pojniczkach dostają gryty, żeby już być tak 100% dokładnym, to dostają te gryty. Więc u mnie to w ten sposób wygląda. Chyba na dworze pada. A faktycznie lunął deszczyk, teraz będzie ciężko zwołać. Lunął deszczyk, świeci słońce. Lunął deszczyk, jak się te kąpają, w wolierach się gołębie kąpają i tu na dachu też się kąpają, kąpieli sobie zażywają, więc idę im sypać karmy, koniec latania. Wszystko się kąpie, woliera się kąpie. Było tak ciemno od zachodu i lunął nam deszcz, więc w ten sposób postępuję tutaj z suplementacją. Tam kot pod gołębnikami chodzi i myszy łapie i zakasuje je tam i dobrze, no póki nie łapie gołębi, to dobrze, kąpią się elegancko. Także ja idę sypać karmę, bo nie chce mi się moknąć. Tam idzie więcej tego deszczu, tam na wschód jest pogoda, a tam ciemno, tam czarno, tu też całe towarzystwo się kąpa na wolierach. Ciekawe, jak one wejdą teraz. Jak one teraz ochotę będą miały do wchodzenia. Ojejku, one jedne siedzą jeden na drugim, spływa z tych wlotów. No to dzisiejszy oblot kończy się kąpielą. Słońce świeci. Nawet się odbija na chmurach. O. To nic, ja idę karmić, sypać, także pozdrawiam. Krzysztof Trzaskalik.
513 812 854, oddział strumień, dobry lot.